Obok telewizora, a poniżej panelu głównego części mieszkalnej znajduje się panel ogrzewania. W kamperze w Berciku posiadamy system Webasto. Tutaj mamy główny włącznik, wystarczy, że go klikamy i mamy tutaj kilka opcji do wyboru, czyli mamy ogrzewanie, mamy wentylację, no i później różne ustawienia. Aby ogrzewanie uruchomić, wystarczy wybrać opcję heating, potwierdzić i mamy tutaj trzy tryby do wyboru, czyli ogrzewanie eco, takie delikatne, normalne i boost, czyli jeśli chcemy szybko zagrzać przestrzeń mieszkalną, wystarczy wybrać normal, ustawiamy temperaturę na pokrętle zadaną, potwierdzamy i w tym momencie zielone światełko sygnalizuje nam uruchomienia się ogrzewania. Aby zakończyć ogrzewanie przestrzeni mieszkalnej, wystarczy guzikiem on-off wyłączyć ogrzewanie, sam panel sterowania gasi nam po kilkudziesięciu sekundach. Przejdźmy teraz do omówienia panelu głównego przestrzeni mieszkalnej.